tego zwycięstwa. Holder za Jensena, przypomnę, w kasku żółtym, w kasku czerwonym, Bachelor w kasku białym, Holta i w kasku niebieskim Janusz Kołodziej. Najbardziej zapracowany w tej końcówce będzie Australijczyk Holder, on pojedzie dwa razy. Jeszcze nie wygrał biegu Chris Holder dzisiaj. 7 punktów ma w 4 startach. Trzecie miejsce, a potem 3 razy minął linię mety na drugiej pozycji. Jeszcze kilkadziesiąt sekund czasu. Holder, Bachelor, Holta i Kołodziej. Zadanie dla gospodarzy: powiększyć przewagę do rozmiarów, które pozwolą z dużym komfortem jechać w przyszłą niedzielę do Torunia, a dla gości odrobić ile się da z tych 16 punktów po 13 wyścigach. Holder, Bachelor, Holta oraz Kołodziej. No i zobaczymy. Holder wydaje się być nieco z przodu, ale się tam ciasto było. Wywieziony zupełnie Janusz Kołodziej i upada Kołodziej. Będzie pewnie bieg zatrzymany. Tak jest, już włączył arbiter czerwone światełka. No, z dużą szkodą dla zawodników toruńskich, którzy jechali z przodu w tym biegu. Tak, rzeczywiście tutaj ta konsolidacja tego zespołu na końcówce, mimo tak dużych niepowodzeń w sensie kontuzji, była niesamowita. Bez większego problemu wywieźli Januszę Kołodzieja, może nawet zbyt drastycznie, bo skończyło to się upadkiem, ale tutaj w tej sytuacji już prawdopodobnie stawiają już wszystko na jedną kartę. I no, skończyło się jak się skończyło. Poczekamy na decyzję sędziego, czy dopuści do startu. To taki efekt domina był klasyczny, Ryszard, moim zdaniem. Tak. Czekamy na decyzję sędziego Dębskiego, oczywiście. Niebezpiecznie to wyglądało. No, zdążył puścić Janusz Kołodziej motocykl w ostatniej chwili. No i decyzja, która nie spotkała się z entuzjazmem większości kibiców. Janusz Kołodziej wykluczony z powtórki. No, niezwykłem komentować decyzji sędziego, ale nie wiem, czy podjąłbym taką decyzję akurat w tym wypadku. Bieg 14 powtórzony, Janusz Kołodziej po upadku na pierwszym łuku został wykluczony i powiedział naszemu reporterowi, że absolutnie sędziom się nie zgadza. Powiedział więcej, że sędzia jest przeciwko leszczynianom w dzisiejszym meczu. No, to